Witam serdecznie. Polacy nie dowierzają. Po ostatnim filmie ludzie wyrywają w Polsce włosy z głów i nie wiedzą, jak to jest możliwe, szanowni państwo, że nawet mleko dla małych dzieci w naszym pięknym, kochanym raju jest droższe, aniżeli w Hiszpanii, w odpowiedniku Auchan w Hiszpanii, czyli w El Campo, w którym trzeba płacić pracownikowi na rękę minimalnie dwa razy więcej aniżeli Polakowi w Polsce, a większość produktów, włączając w to w ostatnim filmie mleko dla dzieci, jest tańsze albo w tej samej cenie. Polacy nie dowierzają, że lista jest coraz dłuższa. Szanowni państwo, zaczęliśmy od niewinnych bagietek, przeszliśmy po jeszcze bardziej niewinne małe bułeczki, które są tańsze w El Campo, tak jest w części Auchan, wielkiego konglomeratu francuskiej korporacji, która sprzedaje większość produktów Hiszpanom znacznie taniej niż w Polsce lub też w tej samej cenie, chociażby tych produktów, które przeanalizowaliśmy jak dotąd na tym kanale YouTube. Ale płaca minimalna w Hiszpanii, czyli taka, którą musi płacić, szanowni państwo, El Campo, czyli hiszpański odpowiednik, czy też siostra, czy też braciszek korporacji, francuskiej korporacji Auchan, szanowni państwo. Jak to jest możliwe, że bagietki, bułki, woda, kawa, banany, pomarańcze, mąka, woda, mleko, ryby, jaja, sery, cukier, olej, ziemniaki, piwo, wino, woda, czekolada, makaron, lody, wołowina, pasta, proszek, Coca-Cola, ryż, a nawet mleko dla dzieci. Takie, wiecie, mleko dla dzieci, nie z krowy, tylko takie mleko dla takich bobasków i takich dwulatków i trzylatków i czterolatków jest w tej samej cenie albo nawet tańsze w zależności od kursu polskiego złotego w takim, szanowni państwo, raju jak ten raj, jak Las Palmas na Gran Canaria, na wyspie Gran Canaria w archipelagu Wysp Kanaryjskich, która należy do Unii Europejskiej, do Hiszpanii i każdy Polak jutro może się tam przeprowadzić. Szanowni państwo, może sobie kupić te 3-4 razy tańsze mieszkania, które tam są, aniżeli w Polsce i sobie tam żyć do końca życia, jak mu tego jego dusza zapragnie. Szanowni państwo, jak to jest możliwe, że dalej wszystko jest coraz tańsze w tym hiszpańskim raju, no ale płacą tam minimum, no trzeba płacić tam dwa razy więcej, aniżeli w Polsce na rękę, prawda? A pogoda, szanowni państwo, w Polsce coraz gorsza i z dnia na dzień trzeba używać coraz więcej okropnego, drogiego gazu i elektryczności do ogrzania naszych domostw. No, oczywiście to największy problem dla rodzin, szanowni państwo, z dziećmi, bo jak jest rodzina z dziećmi, to trzeba jednak mieć ciepło w domu. No, na szczęście dla większości Polaków, przykro mówić, to nie jest żaden problem, bo dzieci po prostu już nie mają, bo albo ich dzieci wyjechały do Niemiec do pracy, albo do Wielkiej Brytanii, wnuków nie mają, bo też wyjechały do jakiejś Holandii, Belgii, Norwegii, czy Szwajcarii, czy tam Hiszpanii, bo cieplej. No, a jak ktoś już ma te dzieci, szanowni państwo, no to jest ich bardzo mało. No, a większość, szanowni państwo, młodych ludzi w Polsce, dzieci po prostu nie ma, no bo jak mają mieć, jak mieszkają na 40 metrach, a jeżeli jeden z rodziców bym, czy też jedna osoba z pary, kobita lub facet, przestał pracować, no to będą mieli bardzo mało pieniędzy, prawda? W takim właśnie urojonym raju właśnie żyjemy, ale tutaj nie podlegajmy jakiemuś zachwytowi, że nie wiem, 8 lat temu było lepiej, czy 15 lat temu było, szanowni państwo, też tragicznie, nie wiadomo, czy gorzej, czy lepiej, czy trochę lepiej, czy jeszcze gorzej, nie wiadomo, szanowni państwo, właściwie, czy teraz jest gorzej, bo według mnie Polska cofnęła się o 20 lat pod wieloma aspektami, a do Polski właśnie nie. Niestety, tupta już jest, już puka, już zagląda do okienka. Skrajna bieda, szanowni państwo, rodem z lat 90., bo do tego właśnie doprowadzi inflacja i zapadająca się złotówka. A jak ktoś tego nie rozumie, to jest jego sprawa. Jeżeli nie rozumie, że rosnące ceny rosną szybciej niż rosną płace, niż rośnie emerytura, więc jeżeli rosną szybciej, to mamy coraz mniej pieniążków, żeby kupić cokolwiek, prawda? No i tak właśnie
dotarliśmy do dzisiejszego punktu clou, szanowni państwo, że w Hiszpanii już właściwie wszystko jest tańsze, no ale jednak zarabia się dwa razy więcej na rękę. No nieruchomości nominalnie są 2-3 razy tańsze, ale kredyty na te nieruchomości też są 2-3 razy tańsze, więc to agreguje, kumuluje taniość, prawda? Zazwyczaj to kumuluje się drogość czy inwestycje, no a tu akumuluje taniość, szanowni państwo. No mamy taką nową definicję akumulacji taniości. A przede wszystkim tą taniość także akumuluje fakt, iż szanowni państwo, na tych przepięknych Wyspach Kanaryjskich, na tych cudach natury, na tej przepięknej Gran Canaria, Tenerife i tak dalej, w tym przepięknym mieście Las Palmas, w którym widzimy ten piękny kościółek, szanowni państwo, i tutaj też jest przepiękny kościółek w Las Palmas, z katedra właściwie, a to jest Las Canteras, szanowni państwo, czyli taka plaża, szanowni państwo, trzeba tam uważać, bo pływają tam niedobre i złowrogie takie, co tam prądem rażą, szanowni państwo, czyli jak to się nazywa, meduzy, bo u nas kiedyś meduzy też pływały, tylko już nie pływają, bo jest bardzo brudno. Pamiętam, gdy byłem małym chłopcem, łowiliśmy meduzy i się nimi rzucaliśmy, no niedobrze, no może dlatego ich już nie ma, bo wszyscy chłopcy rzucali się polskimi meduzami, bo polskie meduzy, szanowni państwo, one nie waliły prądem, a te prądem walą tak okropnie, że tragedia. Jak się w nie wejdzie, to można nawet się utopić, jeżeli się wpadnie w bardzo dużo takich meduz, bo to naprawdę jest bardzo duże uderzenie od takiej meduzy. Ale pomijając ten fakt, szanowni państwo, tych meduz można się pozbywać i je można doglądać, bo one po prostu je widać. Tak więc licho te meduzy. Teraz przejdźmy do kwestii finansowych, szanowni państwo, przejdźmy do kwestii finansowych, co dzisiaj sprawdzimy w takim razie, ale przecież też trzeba być prawdomównym, więc powiedzmy, co jest w Polsce tańsze, do czego doszliśmy, że w Polsce jest tańsze. A no nie jest to mleko dla dzieci, ale jest na przykład herbatka, mamy lepszy wybór herbatek, ziółek, pomidorki były ostatnio tańsze, no ale ja podejrzewam, że zaraz będą znacznie droższe, bo może w sierpniu były tańsze, czy tam na początku września, gdy przepiękny wrzesień był, szanowni państwo, w Polsce, no ale teraz już ptaszki odlatują na zimę do Afryki, odlatują, szanowni państwo, wszystko odlatuje, pszczółki się chowają do ziemi, prawda, tam robaczki też się chowają, zakupują się, już przyszła okropna zimna jesień do Polski, szanowni państwo. No i oczywiście w Polsce mamy trochę tańsze kurczaki, co jest bardzo miłe i bardzo fajne, zobaczymy, jak będzie w zimę. Mamy 30% tańsze szynki, no czyli kurczak u nas jest tańszy, szyneczka u nas jest tańsza, tylko z tymi szynkami to jest różnie, bo wiecie, jedna szynka szynce nierówna, jak lekarz lekarzowi, czy prawnik prawnikowi, czy finansista finansista. Tak więc, szanowni państwo, z szynkami to jest różnie. Nie, mamy znacznie tańsze szynki, mamy znacznie lepszy wybór tych szynek, chociażby w tym Alcampo. No ale ciekawe, jak w innych sklepach, no tylko wiecie, jedna szynka ma w sobie dużo szynki, no a druga szynka ma dużo w sobie wody, prawda? No i chleb mamy tańszy. Chleb mamy tańszy, oni mają bułki i bagietki tańsze, no mamy chleb tańszy. Tam mamy bardzo znacznie tańszy chleb, mamy po prostu duży wybór chleba tańszego, bardzo znacznie tańszego, no mamy znacznie lepszy wybór szynek, szanowni państwo, większy wybór, czy te szynki jakościowo mają mięso, czy nie mają, to już jest druga sprawa. Mamy kurczaki 30% tańsze, no i pomidory o dziwo były tańsze i akurat to, co żeśmy sprawdzali, no i wybór herbatek w Auchan to jest niesamowity, no tylko przyjeżdżać chyba do Polski i robić sobie herbatki, prawda, bo z jedzeniem to tak za drogo, chociaż kurczaka sobie narożno wrzucić można i zagryźć chlebkiem i zrobić sobie z pomidorków, szanowni państwo, sałateczkę z tanich, no i do tego herbatka i ziółka jakieś na spokojność, szanowni państwo. Tak więc przejdźmy i zobaczmy, co dzisiaj sprawdzimy, szanowni państwo, dalej temat dzieci, piszą mi matki, pokazuj tutaj, chłopie, po ile są produkty dziecięce, mówią. Pokazuj produkty dziecięce, bo wiesz, bo jak tam wódę nam pokazujesz, czy piwo, to nieładnie, a tutaj produkty dziecięce, tutaj akurat mi wyskakuje taki Gerber, prawda, no to stwierdziłem, że sprawdzę Gerber, no to Gerber to chyba niemieckie, no to Gerber, no to chyba z Niemiec, no oto znowu tu Francuzi sprzedają nam niemieckie produkty i Hiszpanom i zobaczymy, czy znowu sprzedają nam drożej niż Hiszpanom ci Francuzi te niemieckie produkty. No ci Francuzi z tymi Niemcami to się ustawili w tej naszej kochanej Europie. Kto by tak nie chciał, szanowni państwo, przepraszam, łyczek herbatki. Tania herbatka, piękna, cudowna.
Tak trochę sobie śmieszkuję, ale już jest taki wieczór. Obejrzałem, zmusiłem się do debaty wyborczej, w której uczestniczyłem. A nieważne w sumie. Zajmijmy się słoneczkiem pięknym i fajniutkiem. To tutaj dzieci. Naróbmy dzieci, to będzie więcej dzieci. Szanowni Państwo, Gerber, porównajmy, czy takie obiadki dla małych ciupków są tańsze w Polsce, czy też tańsze są w Hiszpanii, prawda? Ale pamiętajmy, że w Hiszpanii na rękę zarabia się dwa razy więcej, prawda? Bo u nas są bardzo wysokie podatki od płacy minimalnej. Tak więc zobaczmy, po ile są. Zobaczmy, zobaczmy. Szanowni Państwo, przetransfer. A, mam angielski, na angielski przetłumaczę. Można się od razu angielskiego uczyć, jak ktoś chce. Dobra, nie tłumaczy, nie złapało, bo on tak dziwnie łapie. Przetłumacz na English. No. Pire, dobra, przetłumaczyło. Nawet nie wiem kiedy. Dobra, czyli tak, dobra. Poszukamy tak średnio, nie będziemy dokładnie sprawdzać, czy tu jest rybka, czy tam nie ma rybki. Second unit minus 50%, proszę zobaczyć. A, czyli jeden kosztuje 2,19, ale dwa kosztują znacznie mniej, bo ten drugi jest za połowę ceny, czyli dwa kosztują po 1,50, prawda? A przy kilogramie też jest inaczej, widzimy, no bo tu kilogram pokazują, kilogram chyba pokazują przy cenie 2,19. Bo tutaj jest second unit, a widzicie, jak trzeba przetłumaczyć na angielski? Widzicie, jak fajnie znać języki, bo ja angielski znam, a hiszpańskiego dopiero się uczę. Uczę się już 20 rok, nie no, kiedyś zacząłem się uczyć, szanowni państwo, i od 15 lat znam takie powiedzenie La fiesta de cumpleaños de Javier i nie mogę się go pozbyć z głowy i go pamiętam, prawda? No i tutaj idziemy dalej w takim razie. Czyli patrzymy na jedzonka, w jakiej cenie są i od razu musimy zauważyć, szanowni państwo, że się tam sprzedaje, kup jeden, a drugi masz za połowę ceny. Widzimy tu do 0,928, czyli do września. Dobra, nieważne, wiemy, że tak jest, prawda? Czyli pewnie tam często jest, czyli Gerber tutaj sprzedaje im. No, jeden Gerber jest po 9 zł, to dosyć dużo, prawda? Taki 190-gramowy, czyli 11,53 Eurasa. Tak? Czyli 11,53 Eurasa, będę przy 4,50 liczył, szanowni państwo, 11,53 razy 4,5 to jest, szanowni państwo, razy 4,5 to jest 51,88 zł za kilogram, tak? Tylko że tutaj, widzicie, mamy dylemat, bo mamy taki dylemat, że drugi jest za połowę ceny, czyli właściwie jest taniej. Czyli jest taniej, czyli to jest około, jeżeli drugi jest za połowę ceny, no to, szanowni państwo, trzeba odrzucić 25% bodajże, chyba ceny 20, no 25% by było trzeba, minus 25%, no to przy 2,20, przy jednym to jest 50, ale przy 2,25, dlatego 25 odejmuję od kilograma, tak? Tak mi się zdaje, że tak powinno być. 38,91, prawda? 38,91, tak? 38,91 za kilo wychodzi ten, wtedy i ten po 4,50 za Euraska. A u nas gerberki ile będą kosztowały, szanowni państwo, za kilogram? O, 40 zł. Dobra, poszukajmy, ile generalnie średnio w Polsce gerbery kosztuje za kilogram. Nie będziemy patrzeć, szanowni państwo, czy jest wołowinka, czy jest tylko marcheweczka z ziemniaczkiem, czy też jest to rybka z brokułami, czy coś takiego, prawda? Bo tutaj widzimy, takie rzeczy są. No, popatrzymy, ile średnio to wszystko kosztuje. Tutaj widzimy, gerber śliwki to są owoce w Polsce, no to 40 zł. Tutaj za to marcheweczka sama widzimy, po 26 zł. Schabik ze... O, jaki tani. Proszę zobaczyć. Schabik ze śliwką w warzywach. Po 5 zł za sztukę, czyli przy 190 gramach. No to jest 1,20, prawda? 1,10, tanio. Przy kilogramie to jest 26,32 tylko. No ale tutaj widzimy, już jest po 40 zł. Czyli ta cena hiszpańska. Tu mamy samą gruszkę, a schabik ze śliwką to drogi powinien być, bo to nie jest same warzywko, prawda? Bo tutaj mamy samą śliwkę, prawda? No to ona jest za 38,24. Tu mamy, szanowni państwo, gerber schabik ze śliwką w warzywach. Za 26,32 to jest bardzo tanio właściwie, prawda? Bo to nie jest 40, a 26, tak? No a wiemy tutaj, że tutaj mieliśmy, co to tutaj jest?
Broccoli and puree with turkey, czyli brokułki z zielonym groszkiem, a mięsko to jest turkey, no nie turek, tylko tylko indyk. Proszę bardzo, proszę bardzo. Jedziemy dalej. Idziemy dalej, zobaczymy jakaś średnia. Tutaj widzimy 40 zł, tak? Zobaczymy te takie obiadki prawdziwe, jakie jest mięskiem. Czyli tak, Gerber Organic gulasz z marchewki i fasolki po 8 miesiącu. No to 41 zł za kilo, tak? Zobaczmy więcej tych obiadków, gdzie jest. Tu mamy bukiet jarzyn z cielęciną i kluseczkami. No tani, 26,32. Proszę zobaczyć, czyżby Gerber był tańszy? 26,32. No to nie jest 40 zł przecież, tak? Przy kilogramie. Jakiś taki tani, prawda? No może to, szanowni państwo, chociażby Gerber jest u nas tańszy. Trzymajmy kciuki. Ja oczywiście chciałbym, żeby Hiszpanie mieli tani Gerber, szanowni państwo. No ale też bym chciał, żeby Polacy mieli tani Gerber. A najlepiej, żeby Polacy mieli najtańszy na świecie Gerber. No ale tak samo pożywny. Dobra, i popatrzmy tutaj. Gerber wołowina po staropolsku z kaszą, 26 zł za kilo, czyli 5 zł za jeden. One jakieś tanie są, ja państwu powiem, te gerbery. One są jakieś tanie. One są Nestle, nie, Gerber, 5 zł. One są mega po prostu tanie. Jedźmy dalej. Gerbery. Czy tutaj mamy, o, tutaj mamy po 37, 38. To jakieś ultra coś drugiego. 26 znowu, proszę zobaczyć, Gerber, obiadek, smakowita rybka z warzywami, 26 zł, 32 grosze za kilo, prawda? No proszę bardzo, jakie tanie, no nie jest wcale drogie, no tutaj to, ta tubka to 55, ok, tu 26 Gerber, zupka jarzynowa z cielęcinką, proszę bardzo, 190-gramowy i po 5 zł 1, nie? No, bo ja patrzyłem wcześniej hipy i te hipy były drogie. A tutaj widzimy, dobra, jest coraz, widzimy, jest bardzo dużo Gerbera, bardzo taniego, po 26 zł tutaj i są po 40 zł, no ale jest bardzo dużo po 26 zł, proszę zobaczyć. No i reszta jest po 40 właściwie, prawda? Tam nie przekracza 40 ten Gerber, dobra, wszystkie chyba słoiczki żeśmy wyczerpali w Oszo. Nie, no tu jeszcze są po 40, 40 za kilo widzimy, tak, tu nie wiem, też organik, potrawa włoska z pomidorami, za 40 zł, no to 40, 34 za kilo, 35 za kilo, owoce tropikalne z tapioką. No to ten Gerber, dobra, wiemy ile mniej więcej kosztuje jedzonko Gerbera dla takich ciupków małych, że to jest na, albo 26 zł za kilo, albo 46 zł za kilo. To, tam już nie będziemy się wtaczać czemu, no ale widzimy, tutaj jest bardzo duży wybór, 26 zł za kilo. O, tutaj mamy po 35 zł za kilo, 26, 35, 40, nie? I zobaczymy, czy też, bo 26 zł, szanowni państwo, 26 zł podzielić na 4,5, no to jest tylko 5,77. A przy tym wielkim kursie dzisiaj to 5,65, no ale przy takim kursie średnim, no to jest 6,19, prawda, to już więcej, czyli po 4,5 będziemy liczyć 5,77, prawda, za kilo, no i spróbujmy znaleźć tam takie tanie, może Gerbera, my, może mamy wielki jakiś deal z Gerberem, może mamy, szanowni państwo, w Polsce fabrykę Gerbera po prostu, wreszcie może coś jest tańsze u nas, no fajnie by było, zobaczmy. Poszukajmy czegoś, widzimy, patrzcie, 11,53 za kilo, tak? No to drogie, prawda? Bo to jest 50 zł, tak? Tu 50 zł, tylko że to jest wszystko second unit 50% less, tak? Czyli 50% za drugi, czyli właściwie to wychodzi 25% taniej, prawda, z ten, no to wychodzi 38 zł za kilo. Tak? 38, tak? Czyli u nas też były po 26, 35 i 38, czyli tutaj wychodzi 38 za kilo. Znajdźmy takich, które nie mają promocji. Niech nam pokażą popatrzmy, tutaj też jest, widzicie, Gerber, Jar of Organic Pear and Banana Pire, 9,52 za kilo, czyli 40 zł za kilo, czy tam 42 zł za kilo, czy 41, ale minus 50 przy drugim, no to wychodzi taniej, bo to wychodzi 30 zł za kilo wtedy. Widzicie, bo to są takie triki, prawda? Trzeba, nie wiadomo co oni podają, czy oni podają tą cenę z dyskontem, czy oni podają tą cenę
z bez dyskontu, prawda? No na razie powiem, w Polsce jest tańszy ten Gerber, znajdźmy może takie bez dyskontu. No ale wszędzie jest second unit 50%, tak? Widzimy. Wszystko jest po 11,53, 11,11 i koniec. I nie ma więcej Gerbera. To znaczy, że szanowni państwo, no nie wiem jaka jest normalna cena, a wiemy jedno, że tutaj mamy cenę. Widzicie, no 11,53 razy dzisiejsze okropne 4,6, no to jest 53 zł. Razy 4,5, no to jest 51 zł. Razy 4,4, no to tylko 50 zł. Razy taki normalny kurs to jest 5, razy normalny kurs 1,15, 4,15 to już 48 zł. No ale minus 25%, no to jest 35 zł. Nie no. Mamy tańsze, no mamy albo jakiś wielki wybór tych gerberów nam wywaliło. Mamy tańsze, szanowni państwo. No, tańsze mamy gerbery. O dziwo, mamy tańsze gerbery i to stanowczo, no bo te nasze gerbery, niektóre za kilo to były po 26 zł. To podzielić na 4,5 to po 5,77. No, nigdzie nie widzimy po 5,77. Nigdzie nie widzimy po 5,77, tak? Widzimy wszystko po 11, po 9,5, no ale to z drugim za darmo, tak? Czyli 3, to widzimy po 35 podzielić na 4,5, widzimy po 7,77. Czyli u nich tak jakby jest przy kilogramie o, wiecie, no o 2 euro drożej. Przy kilogramie 2 euro, te najtańsze ich od najtańszych naszych. To jest 2 euro drożej u nich, czyli 40, nawet 35% drożej. No musimy tutaj wreszcie się ucieszyć, bo szanowni państwo, z tego co wynika, chociażby tutaj na tym obrazie, który mamy, będziemy dalej też szukać, prawda? Będziemy dużo robić tych wszystkich. No w Polsce po prostu jest taniej. No nie ma innych, no bo nie ma. Szanowni państwo, po prostu w Polsce jest. Po prostu w Polsce jest znacznie taniej Gerber i to znacznie Ger. Znaczy nie tak znacznie, bo on na pewno nie jest o niebo taniej, prawda? No ale jeżeli chodzi, no to w sumie jest taniej. Może trzeba by było sprawdzić, może oni mają jakąś swoją taką markę, tak jak z tym mlekiem ostatnio. I wyszło, że mleko dość dziwne, bo mleko było mniej więcej w tej samej cenie, a Gerber jest droższy. To mnie zastanawia, czy przypadkiem nie mamy w Polsce fabryki Gerbera. Prawda? Może w Polsce mamy o Forabella. A co to jest Forabella? O Apply. Może Forabella to jest. A nie, Forabella to nie jest. Forabella to jakiś ten. O Gerber tylko weźmiemy i Apply i zobaczymy, co Gerbera wyskoczy. Nie, no tylko ten. Te kilka produktów nam wyskoczyło, więc szanowni państwo, jeżeli chodzi o Gerbera, no to mamy dosyć taniej. A gdyby skończyły się te promocje, kup drugą za pół ceny, no to nasze Gerbery są o 20-25% tańsze. Czyli wreszcie mamy coś tańszego. Oczywiście nie jest to znacznie tańsze. Nie jest to znacznie tańsze, ale jest tańsze stosunkowo wysoko w stosunku do tych reszty, tej całej reszty tych produktów. Te 30%, 25% Gerbery, co niektóre jest tańsze, bo widzieliśmy, że można było znaleźć słoiczki Gerbera w naszym polskim Auchan po 26 zł za kilo, jakieś różne różnice, czy po 27, reszta była po 35, 40, 45, tak, a tutaj większość jest po 11,53. 11,53, 11,53, czyli razy 4,5, czyli ile? 52 zł. To jest dużo. To jest dużo, tylko że tutaj jest ta promocja, no to wychodzi po 40, po 37 zł, tak? Ale to dalej mamy taniej. Tak więc mamy taniej, musimy wpisać, że cieszymy, szanowni państwo, niech Hiszpanie przyjeżdżają do Polski kupować, tylko że to nie jest tak tanio.
żeby było jakoś mega tanio, prawda? Chociaż z drugiej strony jakby się kupiło całą walizkę takiego, czyli jak ktoś chce jechać, jak ktoś chce mieszkać w Hiszpanii, no to co by było można z Polski kupić? Gerbery można kupić z Polski. Chyba, że tam są inne jakieś odpowiedniki lokalne, znacznie tańsze niż Gerbery. Możemy to sprawdzić, prawda? Ale to sprawdzimy, szanowni państwo, innym razem. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania. Cieszymy się, Gerber w Polsce jest tańszy. Można dopisać Gerbera do tańszych produktów w Polsce, aniżeli w Hiszpanii. I jest to na pewno pozytywne, bo już to mleko było tańsze tam lub w tej samej cenie, więc cieszymy się, szanowni państwo, że obiadki takie właśnie dla takich ciupków są tańsze w Hiszpanii, w Polsce, aniżeli w Hiszpanii. Może tylko o 20-30%. Nie jest to przecież taka różnica jak wysokość płacy tam, bo tam się płaci dwa razy więcej na rękę, mniej więcej, prawda? No ale zawsze jest to pocieszenie i możemy się cieszyć. Jest nadzieja, szanowni państwo. Zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube. Pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.